Ona nie wiem, czy nie jest ranna. Być może jest taka mokra, bo... To jest ciekawe, tak? Ale to mówię, tutaj na działkę wejść i stanie sobie wtedy na... Koty na drzewie czy szerszenie osy na strychu to chleb powszedni strażaków, ale sarna w środku miasta to chyba nietypowe wezwanie. Tak, zgadza się. Dosyć rzadko spotykane zgłoszenie. Takie wpłynęło do nas po godzinie 19 o małym koziołku, który przebywał na terenie ogródków działkowych przy ulicy Limanowskiego w Jaworze. Do tego zdarzenia został zadysponowany jeden zastęp ratowniczy z JLG Jawor. Zwierzę samo w sobie nie jest groźne, aczkolwiek nie mogło opuścić terenu ogródków działkowych, a ponadto w pobliżu ogródków znajduje się ruchliwa droga i istniało zagrożenie, że to zwierzę może wbiec na drogę, stwarzając niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Strażakom udało się złapać to zwierzę. W stanie dobrym zostało odwiezione do pobliskiego lasu. I na tym działania się zakończyły. Czy strażacy są przeszkoleni na takie wezwania? Czy to należy do zakresu waszych obowiązków? Oczywiście jednym z elementów działalności Państwowej Straży Pożarnej jest pomoc również zwierzętom zagrożonym. No tutaj jako tako nie było ono zagrożone życie ani zdrowie, aczkolwiek samo obecność tego zwierzęcia mogła spowodować zagrożenie, no w tym przypadku w ruchu drogowym. Dzikie zwierzęta w mieście, sarny, dziki, no to coraz częstsze zjawisko w Jaworze. Jak należy postąpić w takich przypadkach? Kogo należy powiadomić? W wypadkach obecności zwierząt dzikich przede wszystkim działaniem powinni się wykazać włodarze wsi, miasta, gminy, w tym w szczególności służby kryzysowe. Bywa tak, że te zdarzenia, nazwijmy to kryzysowe, mają miejsce po godzinach urzędowania. Nie zmienia to sprawy, że te urzędy winny mieć wyznaczone osoby, które pełnią funkcję, nazwijmy to dyżurową. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, czynności powiedzmy zlecające wykonanie jakiejś usługi typu uśpienie zwierzęcia czy zastosowanie jakiegoś zabiegu, to należy właśnie do tych osób pełniących te funkcje, zlecając lekarzowi weterynarii, z którym mają podpisaną umowę, bo to nie tylko bezpieczeństwo w gminie, to jest pojęcie dosyć szerokie i ono obejmuje również obecność zwierząt dzikich, w tym powiedzmy sarny, która bardzo często się zdarza, że została zapędzona na teren zabudowany przez wałęsające się psy. Wałęsające się psy to zagadnienie również włodarzy gminy czy miasta. No i na tym ten problem polega, żeby były osoby kompetentne, bo powiatowy lekarz weterynarii nie ma możliwości sprawczych, żeby zlecić lekarzowi, nie ma możliwości nawet mu zapłacić za to, ale jest taka potrzeba, żeby to, powiedzmy, ten zabieg, jeżeli jest potrzebny, to został wykonany na zlecenie organów samorządowych. Ale akcja. Mój dobra, gdzie pojechali tam?